Co pani myślała sobie w sobotę, słysząc w czasie swojego przemówienia już za późno, kompromitacja to nie kompromis? Nie było pani chyba łatwo mówić. No to nie było łatwe przemówienie, zdecydowanie, tym bardziej, że to było moje pierwsze przemówienie tego typu, więc łatwo nie było. Myślałam przede wszystkim to, że te osoby, które krzyczą pod sceną, robią dokładnie to, czego oczekuje od nich dzisiaj partia rządząca. Dokładnie to, czego oczekuje od nich Jarosław Kaczyński, bo próbują nas podzielić. I o tym było moje przemówienie, że my wszyscy, którzy sprzeciwiamy się zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, musimy być razem. Różnimy się i będziemy się różnić. Mamy różne poglądy, mamy różne, nie wiem, wizje polityki, wierzymy w Boga albo nie wierzymy w Boga, ale pod tym jednym kątem nie możemy pozwolić na to, żeby nas podzielono. A niestety tutaj, no, partia Razem trzeba nazwać, bo to była tylko grupa tej partii, próbowała wbić klin między nas. I to, co było jeszcze charakterystyczne, to to, że oni skandowali pod sceną, natomiast z dalszych szeregów, z dalszych miejsc podczas tej manifestacji ludzie mi bili brawo za to, co mówiłam. Bo naprawdę bardzo wiele osób, bardzo wielu Polaków popiera ten kompromis, czy on jest dobry, czy zły, ale naprawdę ma duże poparcie społeczne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.